parlamentu, senatu, władze samorządowe, rządowe, wojewódzkie. Tu za nimi gmina Będzino, pierwsza z gmin powiatu koszalińskiego. Walory tej gminy to bogactwo przyrody, różnorodność krajobrazów oraz szereg zabytków. Wielką atrakcją turystyczną gminy są ogrody portu Lusów Dobrzycy. Na terenie gminy znajduje się także największe w Europie przedsiębiorstwo zbożowo-unarskie PZZ w Stoisławiu, zajmujące się skupem i wytwarzaniem przeróżnych produktów przerobu zbóż. W gminie przewodniczą Henryk Broda, wójt gminy, Henryk Lubocki, zastępca wójta oraz pan Andrzej Nurzykowski, przewodniczący rady gminy. Szanowni Państwo, gminy przynoszą ze sobą również sypole dożynkowe, wieńce Wieniec Jamęckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Jamno oraz wieniec zespołu śpiewaczego Jarta Robert Kwiat. Ale ci to pasuje! Dożynek, panią Dorotę Stankiewicz-Zmienna oraz pana Konrada Pluto-Prądzyńskiego z Koszalina oraz was, rolnicy. To wasze święto. Czujemy się zaszczyceni obecnością tutaj i dziękujemy za zaproszenia. Bardzo się cieszę, że po prawie 40 latach wróciły dożynki do Koszalina. Wszyscy pamiętamy wydarzenie sprzed 40 lat. Wspominamy i mówimy, że to był taki okres wielkiej zmiany i modernizacji Koszalina. Dzisiaj myślę, że możemy mówić dokładnie tak samo. To jest dobry czas dla Koszalina i dla rolników Koszalina. A się cieszę, że mogę tutaj być i świętować, cieszyć się z tego trudu pracy i z tych owoców rolniczej pracy. Dziękuję bardzo. Na obrusie leży świeży bochen chleba, najprawdziwszy dar i ziemi, i nieba. Sprawiedliwie dzielcie chleb ojcowie, niechaj wszystkim on będzie na zdrowie. Ten bochen chleba upieczony ze zboża naszych kur. Uszanujcie go i gospodarujcie tak, żeby go nikomu tak na wsi, jak i w mieście nigdy nie zabrakło. Szanowne panie, szanowni panowie, szanowni goście. Jak piękne są dzisiaj wieńce z tegorocznych zbóż, tak piękny jest ten chleb. Chleb, który wytworzyli polscy rolnicy, rolnicy ziemi koszalińskiej, którzy ciężko na to pracowali. Nikomu go nie zabrakło. A ja życzę Państwu dzisiaj wszystkim tym, którzy przyjechali tutaj na dożynki do Koszalina z okolicznych gmin, wszystkim mieszkańcom Koszalina życzymy wspaniałej zabawy. Starosty już przedstawiono nam tutaj starościny. Jest to naprawdę zaszczytna funkcja, ale również funkcje, które trzeba poświęcić dużo pracy. Chciałbym serdecznie podziękować Państwu za przyjęcie honoru pełnienia jako starostowie dożynek, ale proszę Państwa, wiem, że wyście się w tym dużo natrudzili. Dziękuję Wam za to bardzo. Starościna dożynek wspomnijmy, pani Dorota Stankiewicz-Zmienna, starosta to pan Konrad Pluto-Prądzyński z Koszalina. Dziękujemy bardzo. Wiem, że Państwa te kawałki bochenów chleba czekają na Państwa. Nie wybrało, więc dzielmy się. Chylmy przed nim czoła. On ustawi. Pięknie. I wielki oczywiście w tym momencie. Bardzo dobry. Bez masła smakuje nawet. Super, dzięki. Dobry, to jeszcze pan prezydent pozwoli. Nie my. Dziękuję bardzo. Życzę smacznego. Ten broi chleb, załatwiłem coś, słuchajcie mnie. Uwaga, tylko mam.
to jest dosyć ostre. A teraz jest przybrane. Panie prezydencie, myślę, że i nam pan tutaj Co mamy? Jeszcze kilka kawałków zostało. Niech pan go kurwa. O, z tym kłasem. O. Dzięki. Nie no panowie. Smakuje? Bardzo smakuje, ale pamiątka jest duża. To jednak nie tylko sprzątać, kupić, ale wręczyć do swojego serca. To jest osiągnięcie pracy rolnika i dzisiejszego święta. Dziękuję panu. Z tej strony zrobimy tak, żeby było. Wszystkiego dobrego. Proszę maturitu, łamie kawałek. Proszę bardzo. Nie, 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 nie,